Czy jest ktoś, kto nie opuszcza Twoich myśli, a teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ta osoba przechodzi przez wielką transformację? To naturalne, że zastanawiasz się, dlaczego się oddalił, może na dłużej niż się spodziewałeś. Ale pomyśl o tym. On przeżywa emocjonalną i duchową ciemność, unikając radzenia sobie z pewnymi aspektami waszego związku. Może jeszcze nie zdałeś sobie sprawy z głębokiego wpływu, jaki twoja energia na niego. Wszyscy jesteśmy połączeni w sposób, którego często nie rozumiemy w pełni. Twoja obecność, twoje myśli, a nawet twoja nieobecność mają ogromną moc. On przechodzi teraz przez znaczącą transformację, a wpływ, jaki wywierasz, nawet jeśli tego nie zauważasz, jest ogromny. Jego oddalenie może wydawać się ucieczką, ale w rzeczywistości jest to próba przetworzenia wszystkiego, co czuje. On zmaga się ze swoimi demonami, próbując zrozumieć intensywne uczucia, które pojawiają się, gdy myśli o tobie. Wyobraźmy sobie przez chwilę, co dzieje się w jego wnętrzu. Twoja obecność w jego życiu wywołuje silne reakcje, co go przeraża. Nie jest łatwo radzić sobie z przytłaczającymi emocjami, zwłaszcza gdy jesteśmy w chwili wrażliwości. Kluczowe jest, abyś zrozumiał, że w tej chwili on robi, co w jego mocy. Osobista transformacja to skomplikowany i często bolesny proces. Oddalenie może być sposobem na szukanie jasności, na odnalezienie się w wirze uczuć. A ty, jak się czujesz w tej historii? Oczekiwanie i niepewność są trudne bez wątpienia. Ale pomyśl, jak możesz wykorzystać ten czas na własną transformację? Jak możesz rosnąć, wzmacniać swoją duchowość i przygotować się na moment, gdy on będzie gotowy na ponowne zbliżenie? Pamiętaj, prawdziwe połączenie nie traci się z odległością, a czasem przestrzeń i czas są potrzebne, aby obie strony mogły się rozwijać. Zaufaj procesowi i pozytywnemu wpływowi, jaki wywierasz, nawet z daleka. I przede wszystkim miej wiarę, że wszystko dzieje się we właściwym czasie i z większego powodu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo twoja energia wpływa na niego? To oddalenie jest odzwierciedleniem wewnętrznej walki, którą przeżywa. Jest zanurzony w morzu emocji, próbując znaleźć jasność. Nie jest mu łatwo radzić sobie z tą dwoistością, chęcią bycia blisko ciebie i jednocześnie strachem przed tak intensywnym połączeniem. Twój wpływ jest głęboki, a on próbuje zrozumieć, jak przez to przejść. Twoja energia jest potężna i sprawia, że kwestionuje wiele rzeczy dotyczących siebie i waszego związku. To niesamowite, jak reaguje na twoją obecność, nawet jeśli to tylko przez telefon lub media społecznościowe. Twój wpływ jest silny, a jednocześnie czuje nieodpartą atrakcję do ciebie. Ta mieszanka emocji może być myląca zarówno dla niego, jak i dla waszego związku. Twoja energia ma na niego potężny wpływ, ale jednocześnie wydaje się, że się oddalasz w jakiś sposób. On radzi sobie z tą sytuacją w intrygujący sposób. Jest część niego, którą dobrze znasz i kochasz, ale istnieje też strona, którą próbuje ukryć. Ta ukryta strona jest wynikiem miażdżącego wpływu, jaki twoja energia ma na niego. Zastanawia się, dlaczego reaguje na ciebie tak intensywnie i stara się zrozumieć te uczucia. Czy kiedykolwiek myślałeś, jak bardzo twoja obecność wpływa na niego? To oddalenie nie jest proste. On zmaga się ze swoimi uczuciami i próbuje znaleźć sposób na radzenie sobie z tą intensywną więzią. Czuje ogromną wewnętrzną presję, coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. To sprawia, że chce lepiej zrozumieć, co się między wami dzieje. Ten wewnętrzny dylemat jest złożony. Jest rozdarty między pragnieniem zbliżenia się a strachem przed intensywnością tego połączenia. Energia, którą emitujesz, zmusza go do konfrontacji z częściami siebie, które wolałby trzymać w ukryciu. To proces dezorientujący i wyczerpujący, ale nie może uniknąć odczuwania tego, co czuje do ciebie. Zastanawia się, dlaczego reaguje na ciebie tak intensywnie, co doprowadziło do rozstania, które sam spowodował. Teraz zastanawia się nad tą decyzją, pytając, czy dokonał właściwego wyboru. Coś w tobie głęboko go porusza w sposób unikalny i trudny do wyjaśnienia.
znajduje się w okresie głębokiego zamieszania, a Twoja energia jest kluczowa w tym procesie. Chcę wiedzieć, jak się czujesz na temat tego połączenia. Prawda jest taka, że w tej chwili zaczyna dostrzegać rzeczy, które wolałby ignorować. To przebudzenie jest miażdżące, dzieje się w sposób, którego nie może kontrolować. Być może jesteś bardziej rozwinięty duchowo, a to zmieniło dynamikę między wami. Próbuję zrozumieć ten wpływ i radzić sobie ze swoimi emocjami. Ten proces ujawnia części jego samego, które unikał. Intensywność tego, co czuje do ciebie, zmusza go do konfrontacji z tymi częściami, a to jest przerażające. Nie może unikać tych uczuć i jednocześnie nie wie, jak sobie z nimi poradzić. Jego zamieszanie jest duże, ale twoja obecność jest ważnym katalizatorem. On musi zrozumieć, jak się czujesz i co to oznacza dla waszej relacji. Wie, że coś się zmieniło i to zmusza go do przemyślenia wszystkiego na nowo. Czuje, że jest odciągany od swojej własnej drogi duchowej i dostrzega, że coś głęboko się zmieniło w energii między wami, nawet na odległość. Uważa, że ty wywołasz wielką transformację, sprawiając, że stanie się bardziej świadomy i uważny na wasze połączenie. Teraz jest zdeterminowany, aby zrozumieć, co doprowadziło do tej zmiany i jak ty zachowujesz się inaczej. Zauważył, że przeszłaś znaczącą wewnętrzną przemianę i to wpłynęło na waszą relację. Zaczyna kwestionować swoje własne działania i zastanawia się, czy to one spowodowały tę zmianę. Czuje, że się oddaliłaś, co zintensyfikowało jego emocje, co prowadzi go do refleksji nad swoimi przeszłymi decyzjami, zwłaszcza dlatego, że to on impulsywnie zainicjował rozstanie. Teraz wchodzi w głęboką podróż introspekcji, próbując zrozumieć, co naprawdę się stało, a ty jesteś centralną częścią tego procesu. Twoja energia to tajemnicza i wpływowa siła, która sprawia, że kwestionuje swoje własne wybory. Jeśli do tej pory zauważyłaś, że cierpi w ciszy, ważne jest, aby zrozumieć niesamowity wpływ, jaki masz na niego, ujawniając części jego samego, które zwykle woli ukrywać. Wiedział, co się stanie, gdy się oddali, ponieważ jasno dałaś do zrozumienia w sposób, w jaki nikt inny by nie mógł. Twoja komunikacja z duszą, a nie z ego, zrobiła całą różnicę. W końcu zaczyna dostrzegać, że nie zrobiłaś nic bez większego celu. Masz niezwykłą głębię i unikalne zrozumienie miłości i energii miłości. On również zauważa, że zbliżyłaś się do niego, ponieważ otrzymałaś potwierdzenie od wyższej siły, aby to zrobić. Od samego początku umieściłaś go w specjalnej kategorii i teraz rozumie, że mógł połączyć się z tobą dużo wcześniej. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie wie, jak radzić sobie z kimś takim jak ty. Jest na rozdrożu, rozdarty między próbą przywrócenia cię do swojego życia, a zrozumieniem, dlaczego byliście przeznaczeni być razem. Teraz wie, że musi podążać za tym połączeniem do końca, nawet jeśli przyniesie to burzę emocji i zamieszania, zwłaszcza gdy próbuje dopasować tę relację do ustalonych wzorców. Czuje, że nie może od ciebie uciec, ponieważ twoja energia jest przytłaczająca. To, co do ciebie czuje, jest czymś przytłaczającym, czymś, czego nie może zignorować. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego się oddala, dlaczego wydaje się walczyć z czymś? Zmaga się z emocjami, których nie potrafi w pełni zrozumieć. Jesteś jedyną osobą, która wpływa na niego w ten sposób. On rozpoznaje głębię tego połączenia i jest chętny, aby je zgłębić. Jest w burzy emocji, próbując zrozumieć, jak ty tak na niego wpływasz. To jakby twoja energia go przyciągała, a jednocześnie przerażała. Ten głęboki wpływ, jaki na niego masz, jest niezaprzeczalny. Czy kiedykolwiek o tym myślałaś? Za każdym razem, gdy się oddala, nie jest to z braku zainteresowania, ale dlatego, że próbuje przetworzyć intensywne uczucia. Potrzebuje czasu, aby poradzić sobie z tą wewnętrzną walką. Twoja obecność ma potężną siłę, nawet jeśli tego nie zauważasz. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak bardzo twoja energia na niego wpływa? To siła, która sprawia, że kwestionuje, reflektuje, a czasami nawet się oddala. Jest w procesie samopoznania,
próbując zrozumieć, co to połączenie oznacza dla niego i dla was obojga. Ta wewnętrzna podróż, często samotna, jest niezbędna, aby lepiej zrozumiał swoje własne uczucia i działania. Czasami musimy się oddalić, aby znaleźć jasność, aby lepiej zrozumieć nasze własne emocje i reakcje. Ta introspekcja nie jest oznaką słabości, ale osobistego rozwoju. Każda refleksja, każde pytanie jest częścią większej drogi do samopoznania. I na końcu tego procesu będzie mógł wrócić bardziej pewny siebie i relacji, którą dzielicie. To przypomnienie, że przestrzeń i czas są kluczowe dla emocjonalnego dojrzewania. Więc kiedy się oddala, nie postrzegaj tego jako emocjonalnego dystansu, ale jako konieczne poszukiwanie, aby mógł wrócić silniejszy. To, co macie, jest znaczące i zasługuje na zrozumienie w całej jego pełni. Doceniaj ten czas refleksji zarówno dla niego, jak i dla siebie. Ta dualność między chęcią bycia blisko a strachem przed tą więzią jest naprawdę skomplikowana. Próbuję znaleźć jasność w środku tego emocjonalnego chaosu. W tej chwili zrozumiał, że połączenie między wami sięga poza zwykłą przyjaźń, nawet jeśli oboje staraliście się minimalizować swoje uczucia w pewnych momentach. On przejmuje inicjatywę, uznając, że naprawdę jesteś wyjątkowa w jego życiu. Widzicie jako istotę światła, siłę, która oświetla części jego samego, które zwykle są zapomniane. To uznanie jest głębokie, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jesteś kimś, z kim może komunikować się nie tylko z ego, ale z duszą. Ta komunikacja od duszy do duszy osiąga głębie, której nigdy wcześniej nie doświadczył. To tak, jakby przez ciebie mógł dotrzeć do głębszych warstw siebie samego, eksplorować emocjonalne i duchowe terytoria, które wcześniej były nieznane. I to jest przerażające i wspaniałe jednocześnie. Refleksja nad tym połączeniem jest kluczowa. Nie chodzi tylko o zrozumienie własnych uczuć, ale także o docenienie wyjątkowości tej relacji. Kiedy pozwala sobie na odczuwanie i eksplorowanie tej głębi, otwiera się na osobisty rozwój, który wykracza poza zwykłe. Ty ze swoim światłem i energią odgrywasz kluczową rolę w tym procesie. Bycie źródłem jasności i zrozumienia w chwili emocjonalnego chaosu to rzadki dar. Doceniaj to połączenie, wiedząc, że jest to droga do nauki i rozwoju dla was obojga. Ta podróż może być wyzwaniem, ale to przez te wyzwania ujawnia się prawdziwa głębia więzi. On chce, żebyś wiedziała, jak bardzo za tobą tęskni i jak często zajmujesz jego myśli. Twoja obecność i energia mają ogromny wpływ na niego i chce, abyś zrozumiała, jak ważna jesteś w jego życiu. Ma wiele pytań, pragnąc dowiedzieć się więcej o twoich uczuciach w stosunku do miłości i życia. Pragnie zrozumieć złożoność waszej więzi i chce zgłębić każdy szczegół. Żałuje, że nie podszedł do tego wcześniej, przyznając, że nie komunikował się z tobą w tak osobisty i wyjątkowy sposób. On ma nadzieję, że dostrzeżesz, jak bardzo ceni twoją obecność. Energia, którą dzielicie, jest tajemnicza i unikalna i jest gotowy zgłębić to głębiej. To moment objawienia i intensywnego ponownego połączenia, gdzie oboje zaczynacie dostrzegać moc tej więzi. Wasze energie są głębokie i wyjątkowe, sprawiając, że pragnie być jeszcze bliżej ciebie. Ta więź wykracza poza zwykłą przyjaźń, ponieważ energia między wami jest przytłaczająca i intensywna. Nawet jeśli czasami próbowaliście zaprzeczyć lub zminimalizować intensywność swoich uczuć, przyciąganie i chemia są niezaprzeczalne. On chce zanurzyć się w tej relacji, rozumiejąc każde uczucie i emocje, które pojawiają się, gdy jesteście razem. Chcecie zanurzyć się głęboko w tej więzi, wspólnie stawiając czoła głębokim emocjom i intensywnym wyzwaniom. Pamiętaj, że miłość to podróż wzrostu i transformacji. Bądź otwarta na komunikację, zrozumienie i wzajemne wsparcie, ponieważ to może jeszcze bardziej wzmocnić tę specjalną więź między wami. Pozwól tym słowom dotknąć twojej duszy, ponieważ wszechświat pragnie dla was obojga jak najlepiej i będzie nadal prowadził wasze drogi do pozytywnego wyniku, bez względu na decyzję, jaką podejmiecie.
Wiedz, że zasługujesz na miłość, która wykracza poza gwiazdy. Powiedz stanowczo: akceptuję, przyjmuję i decyduję, że mam kontrolę nad swoim życiem i swoimi emocjami. Zinternalizuj tę wiadomość i wszystkie błogosławieństwa, które niesie. Zastanów się nad tym, ponieważ jest to ważne dla Twojego wzrostu i dla relacji, którą dzielicie. Nie mogę się doczekać, aż ta więź rozkwitnie, tworząc potężną falę pozytywnej energii. Wszechświat jest po Twojej stronie, oświetlając Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Jesteś kochana i wspierana na tej wyjątkowej i znaczącej drodze. Powiedz mi w komentarzach, jak zamierzasz wykorzystać tę pozytywną energię, aby wzmocnić więź z Nim, która jest dla Ciebie tak wyjątkowa.